Poszczególne zejścia Kościoła Bożego. W Słowie Bożym, w przemyśleniach dotyczących lokalnej reprezentacji Kościoła Bożego, mamy przed sobą główne zasady, które powinny kierować i stanowić fundament dla zebranego na podstawie Pisma Świętego zgromadzenia. Warto zauważyć, że takie lokalne świadectwo Kościoła Bożego powinno być zgromadzone na gruncie jednego ciała, w którego w skład wchodzą wszyscy prawdziwi wierzący, uznając i przyjmując siebie nawzajem za członków tego duchowego ciała Chrystusa, nie aprobując jednocześnie żadnego innego kolektywu. Po drugie, powinno być ono zgromadzone tylko do imienia Pana Jezusa Chrystusa jako jedynego centrum i utrzymywać w tym centralnym punkcie Jego imię, wyłączając wszystkie inne. Panu Jezusowi Chrystusowi należy oddać Jego prawowite miejsce pośrodku jako boskiemu przywódcy oraz uznać obecność Ducha Świętego, polegając na Nim, że pokieruje wszystkim i przydzieli każdemu wszystko według swojej woli. Po trzecie, służba i różnego rodzaju duchowe posługi w zborze mają być sprawowane nie przez jednego oficjalnie ordynowanego duchownego, lecz przez każdego mającego dar udzielony przez Chrystusa Kościołowi i przez członki ciała budujące się wzajemnie, wszystkie działające pod bezpośrednim kierownictwem Ducha Świętego w Jego mocy. Po czwarte, dzieło nadzoru w miejscowych zborach powinno być wykonywane przez tych, którzy jako starsi mają moralne i duchowe kwalifikacje i zostali wezwani oraz pokierowani przez Ducha Świętego do tej niezbędnej pracy. Również służba diakońska powinna być sprawowana przez tych, których zbór do niej wyznaczy. Po piąte, autorytetem wszelkich działań lokalnego zboru jest sam Pan Jezus Chrystus pośrodku zgromadzonych wierzących oraz Jego Słowo. Mając przed oczyma te fundamentalne zasady, które można powiedzieć, że stanowią ramową strukturę oraz tworzą darowany przez Boga mechanizm, na podstawie którego funkcjonuje lokalne wyrażenie Kościoła Boga Żywego, jesteśmy gotowi, aby rozważyć różnorodne zebrania, zgromadzenia. Więc warto się przyjrzeć w ogólny sposób pierwszemu lokalnemu zborowi założonemu przez Pana Jezusa Chrystusa i przez Ducha Świętego. Tym zborem był Kościół w Jerozolimie. W Dziejach Apostolskich znajdujemy grupę około 120 wierzących zgromadzonych po wniebowstąpieniu Pana Jezusa w górnej sali, o czym mówią Dzieje Apostolskie 1:15. Tam trwali nadal jednomyślnie w modlitwie i błaganiach, oczekując obiecanego zesłania Ducha Świętego. W Dzień Zielonych Świąt Duch Święty zstąpił rzeczywiście zgodnie z danym przez Pana Jezusa Chrystusa zapewnieniem, tak że wszyscy wierzący w jednym duchu zostali ochrzczeni w jedno ciało, o czym informuje nas pierwszy list do Koryntian 12:13, a także zostali napełnieni tym duchem. Był to moment narodzin Kościoła Bożego i utworzenia przez Ducha Świętego pierwszego chrześcijańskiego lokalnego zboru. Nawet jeśli na początku Kościół składał się wyłącznie z Żydów i charakterystyczne prawdy odnośnie do nadziei i powołania Kościoła nie były jeszcze znane, możemy zbór ten postrzegać pod wieloma względami jako pierwowzór. Nie zapominajmy, że mamy tu do czynienia z początkiem Kościoła, a zawsze jest dobrze wrócić do początku rzeczy. To tutaj Duch Święty pokazuje nam, jakie były Jego myśli, które do dziś powinny być wprowadzane w czyn. Dlatego tak ważne jest, abyśmy powrócili do tamtych czasów, by poznać prawdę. Czytając inspirowaną relację w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, spostrzegamy od razu, że Duch Święty był niekwestionowanym przewodnikiem w Kościele.
Wierzący zaczęli głosić cudowne dzieła Boże w obcych językach zgodnie z tym, co Duch podawał im. Następnie Piotr, prowadzony przez tego Ducha, głosił przed tłumem ukrzyżowanie, zmartwychwstanie i wywyższenie do chwały tego Jezusa, którego jego słuchacze odrzucili i zabili. Duch Boży posłużył się jego kazaniem, aby przekonać ich serca i wywołać w nich pokutę ku zbawieniu dusz. Ci, którzy przyjęli słowo, zostali ochrzczeni, zanurzeni w imieniu Pana Jezusa i około 3000 nowo nawróconych wierzących zostało dodanych do pierwotnego trzonu Kościoła i jednocześnie pierwszego lokalnego zboru. Cała społeczność trwała, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, 2 rozdział 42 do 47 wersetu, cała społeczność trwała w nauce apostolskiej i we wspólnocie, i w łamaniu chleba, i w modlitwach. Wszystko, to znaczy cały ich dobytek, postrzegali za wspólne. Trwali dzień w dzień jednomyślnie w modlitwie, łamali chleb po domach i przyjmowali pokarm z radością i w prostocie serca.